speak of. Just a fingerprint of lipstick's not enough. Już przyjechała po mnie limuzyna. Zobaczymy, jakim dzisiaj będę samochodem się woził. A zobacz, z kim tutaj jestem. No z kim? Ze mną. Jesteśmy już u nich w domku. Znowu oni. Tak, znowu my. Ogólnie pierwszy raz leciałem samolotem z Polski do Polski. Zawsze lecę na jakieś ciepłe kraje albo do Londynu, cokolwiek. I wybrałem akurat takie miejsce, gdzie nie było okna, była ściana. No mówię, dobra, to idę spać. No wiecie, rozwaliłem się jak taka księżniczka. Zamykam oczy i nagle szturchają mnie. Proszę pana, bo za chwilę lądujemy. Tak myślę, kurczę, jak lądujemy? I lecieliśmy tylko 35 minut. Słabo. Ale dobrze. Ale dobrze. No tak, o tak, jak dobrze. Kot ogląda kota. Zaraz. Tak, ty. Właśnie o tobie mówię. Zaraz go obudzimy. Ekspresem, zobaczcie. Nie. Chciałbyś coś powiedzieć? Pozdrawiam mamę i tatę. I jeszcze 5 minut, tak? Mhm. Okej. Oryginał, karykatura. Tam jest śmychalnia, a tutaj jest uciekalnia. A ja jestem ogólnie bogiem. Jest bocianie gniazdo z tyłu. Aureola. Jest też Chopek. Hello! Nic nie zje, ponieważ nagrywam. Dopiero jak nagram te piękne pierogi, będziemy mogli jeść. Chopek nie wie, o co chodzi. Uwaga, uwaga, ludzie. Uwaga, możemy jeść. Nagrywam go. Jestem z dwoma dziewczynami, przedstawcie się. Zuzia, Ania. Ogólnie z ich właśnie rodzicami ugadałem się i zrobiliśmy prywatne spotkanie, niespodziankę. No i co, udało się. Cieszycie się? Tak. Więc pozdrawiamy, kogo pozdrawiamy? Angelikę, Stan oraz Annę Majewską. Dokładnie tak. Może to głupie, ale zawsze chciałem mieć taki czajnik, w którym widzę, jak się woda gotuje. Żółwik, żółwik. Dobrze. Jest sobota i lecimy za chwilę do Warszawy. Ale na początku jajko. Wiesz, co? Jajco. Jesteśmy na dworcu i powoli opuszczamy właśnie. A to jest fajnie i walizka. Wrocław. Bardzo męska. I lecimy do Warszawy. Najlepsze lody na świecie. Nie mam lepszych. Ta-da. Jesteśmy w Warszawie! To będzie najbardziej wkurzający głos na imprezie. O, jaki koski, zobaczcie. I teraz buzi. Nie pytajcie. Ja też nie pytam. Mój kwiatek żegna się z kwiatkami. O nie, ale on jest kobietą. Zdej mi to. Czekaj, da buziaki. Jadę do Poznania i mam wagon 268. What the fuck? Thank you.
wbiłem do Poznania, a tam zobaczcie, moi widzowie od razu czekają. A nie mówiłem, kiedy wbiłem, więc naprawdę, ile czekałyście? Jesteśmy w Poznaniu. Jest Nikola. I robimy taką wigilię, wiecie, mamy pierogi z Biedronki, mamy, mamy kole, mamy barszczyk i... Proszę. Wprowadzamy Nikolę do domu, ponieważ jest jeszcze młoda i nie można jej zostawić samą na pastwę losu. Jesteśmy dżentelmenami. Światło proszę. Dobra, tutaj. Ej, szal. Wiem, czuję. Czuję, że mi zimno. Tak, to jest Nikoli tramwaj. Jedzie. Kolejny dzień, jesteśmy wyszykowani, czekamy na naszego gościa, który będzie w Poznań mnie chyba w 20 odcinku. Tutaj Kuba je byle co, bo jesteśmy głodni. I możemy zrobić krokietów. No i tyle. I potem lecimy do Nicole, a potem ona do nas. Zobaczcie ile tłuszczu. Oh, fuck. Och, chyda. Ale są dobre. Nagrywamy challenge, będzie mnie Nikola malować, ale zobaczcie na jej pokój. Tutaj jestem ja oczywiście, idziemy dalej, proszę państwa. Tutaj jestem ja. Tutaj jestem ja. Jakaś obsesja, ja nie wiem. Nie, ale tam go nie ma, więc nie. Ale nie będę. Będzie, nie będzie. Cześć. Jakie ty piękne. Dzięki. Ej, ale patrzcie, jak te kreski mi pięknie wyszły. A tutaj tak taki kotek. No wejdź.